Sponsorem audycji są Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy. Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o Światowym Dniu Wody i przesłaniu, które towarzyszy mu w tym roku. Jakie ono jest, jakie ma znaczenie w ujęciu globalnym i tym bardziej bydgoskim, o tym porozmawiam z dzisiejszymi gośćmi. Zapraszam. A moim pierwszym gościem będzie pan Stanisław Drzewiecki, prezes Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy. Dzień dobry. Dobry, witam państwa. Panie prezesie, 22 marca, data szczególna dla wodociągów, ale nie tylko dla nas wszystkich, bo to Światowy Dzień Wody. Każdego roku wspominamy o nim w naszym cyklu, przyglądając się bliżej przesłaniu, bo ono z roku na rok się zmienia. W tym roku jest to znaczenie i ochrona wód podziemnych. Czy to dobry wybór, pana zdaniem? Uważam, że tak, że bardzo dobrze, że będziemy mówić przez cały ten rok o wodach podziemnych, informować też o tym, czym są wody podziemne. Nie bez przyczyny mówi się w ten sposób, że wody podziemne są bardzo cennym skarbem, podziemnym skarbem. Mają wpływ na zmiany klimatyczne. Są często jedynym źródłem zaopatrzenia w wodę dla milionów mieszkańców Ziemi. Dlatego o wodach podziemnych, jako bardzo ważnej części składowej zasobów wodnych, w ogóle powinniśmy w sposób szczególny i często o tym mówić. Właśnie, panie prezesie, mam wrażenie, że ogólna wiedza na temat wód podziemnych jest dużo mniejsza niż na temat innych zasobów wody, jakimi dysponujemy. Dlatego chyba warto o nich rozmawiać, na ich temat edukować. Tym bardziej, że mamy światowy deficyt wód. To one powinny stanowić i stanowią chyba taki nasz bezcenny magazyn. Tak, może kilka liczb, które nam naoczną, jak ważna jest woda podziemna. Z ogólnych zasobów wodnych na Ziemi 97,5% to są wody słone, nie nadające się w ogóle do wykorzystania. Tylko 2,5% są to wody słodkie, ale z tych 2,5% 70% to są wody zakute w lodowcach, niedostępne. Czyli tylko 30%, 7,5 promila to są wody słodkie. Teraz oczywiście nie wszystkie wody słodkie w rzekach, w jeziorach, w wodach podziemnych są wodami o jakości, które mogą być wykorzystane do zaopatrzenia w wodę. Tylko niewielki ułamek procent tych wód podziemnych nadaje się do wykorzystania ze względu na jakość, w szczególności na ilość, do zaopatrzenia wody. To pokazuje, jaka jest skala, jak niewiele tej wody podziemnej nadającej się do picia mamy, dlatego powinniśmy w sposób szczególny te wody traktować. 50% wody do zaopatrzenia ludności, wody do picia, pochodzi z wód podziemnych. 40% wody podziemnych wykorzystuje się do nawadniania w rolnictwie. 30% wody wykorzystuje się do celów przemysłowych, właśnie wody podziemne. Aż 2,5 miliarda ludzi korzysta z tego źródła zaopatrzenia wody. Często to jest jedyne źródło zaopatrzenia wody. Pan prezes wspomniał, że powinniśmy szczególnie o nie dbać, ale zanim przejdziemy do tego, co możemy zrobić, żeby o nie zadbać, jestem ciekawa, jakie zagrożenia czyhają na wody podziemne. Musimy pamiętać o jednym. Wody podziemne, te najpłytsze, kilkadziesiąt, 100 metrów, odtwarzają się w okresie 20-30 lat. Te głębsze, kredowe, w okresie 300 lat. Woda w przyrodzie krąży, zasila właśnie też wody podziemne. Jeżeli będzie zanieczyszczona, to jest kontakt zanieczyszczony, zanieczyści nam te wody podziemne. Co jest źródłem zanieczyszczenia wód podziemnych? Przede wszystkim rolnictwo, poprzez niewłaściwe nawożenie, stosowanie środków ochrony roślin, które się dostają do wód. Dalej również nieprawidłowa gospodarka ściekowa. Wszelkie te nieszczelne szamba, one powodują ciągłe zanieczyszczanie wód podziemnych. Z wodami podziemnymi jest tak, że jeżeli już raz nastąpi zanieczyszczenie warstwy wodonośnej, to tego się już cofnąć nie da. Te wody są stracone raz na zawsze. Nie da się wydobyć z gruntu zanieczyszczeń, które tam się dostały. Oczywiście bardzo ważne jest, jeżeli te wody podziemne mają izolację. Najczęściej to są warstwy iłów czy glin, które nie przepuszczają wody na dużym obszarze, czyli ta woda głębiej zalegająca jest wodą o bardzo dobrej jakości, dlatego powinniśmy szczególnie te wody chronić. My sami stanowimy zagrożenie dla jakości wód podziemnych poprzez brak świadomości i nierozważne, żeby nie powiedzieć niemądre działania, właśnie chociażby te wspomniane szamba czy składowanie odpadów
pamiętamy problemy ze składowiskami odpadów, to są potężne źródła zanieczyszczeń, które raz na zawsze niszczą zasoby wód podziemnych, wodę podziemną. Dlatego powinniśmy uświadamiać i ten rok właśnie ukierunkowany na wody podziemne, o tym najczęściej będziemy mówić, też o tym powinniśmy mówić właśnie o zagrożeniach, o ryzykach, co zrobić, żeby przeciwdziałać zanieczyszczeniu, żeby przeciwdziałać tej nieodwracalnej konsekwencji zanieczyszczenia wód podziemnych. Czy jeszcze w jakiś sposób my, każdy pojedynczy mieszkaniec, może wpływać na jakość, na stan wód podziemnych? Oprócz tych rzeczy, o których Pan Prezes wspomniał, czyli zrównoważone rolnictwo, czyli szamba, które są szczelne i właściwie zamontowane w przypadku domów jednorodzinnych, działek. Tak, oczywiście, jeżeli będziemy tej wody zużywać mniej, w racjonalny, rozsądny sposób oczywiście, bo woda do picia, do gotowania, do celów higieniczno-sanitarnych oczywiście musi być we właściwej ilości, bo to jest ważne dla naszego zdrowia i stanu higienicznego w miejscu, gdzie mieszkamy. Ale na przykład wykorzystywanie tej wody o tej doskonałej jakości, której jest tak naprawdę niewiele, do polewania zieleni, upraw, no to nie jest dobry pomysł, myślę, że każdy się z tym zgodzi, dlatego powinniśmy szukać alternatywnych źródeł i one są. Woda deszczowa, zielono-niebieskie rozwiązania, mówiliśmy o tym wielokrotnie. Jeżeli zamiast wody wodociągowej, tej doskonałej jakości, przygotujemy i użyjemy do polewania zieleni właśnie tą wodę deszczową, to tu już niejako pomożemy. Oszczędzimy wodę dobrej jakości, zachowamy ją dla siebie i dla przyszłych pokoleń. Także to jest to działanie. Też działania szersze, oczywiście lasy. Las z całym piętrem roślinności od ziemi, mchy, i wyżej gromadzi nieprawdopodobne ilości wody. Tego nie zatrzyma żadne inne urządzenie. Dalej melioracja, ale dobrze pojęta, jak regulacja stosunków wody, zatrzymanie wody w okresie nadmiaru i wykorzystanie w okresie, kiedy jej brakuje, a nie tak, jak to niestety się stało też w Polsce powszechne, odwadnianie terenów po to, żeby zagospodarować. Niszczenie tych nieograniczonych wręcz możliwości gromadzenia wody, tereny bagniste, tereny podmokłe, które czasami raz na kilka lat były dostępne, prawda, ale w innych latach gromadziły niewyobrażalne ilości wody właśnie deszczowej z możliwością właśnie zasilania czystą wodą wód podziemnych i ich wykorzystania. To są te działania takie oczywiste, które powinniśmy podejmować i to jest w zasięgu naszych możliwości. Bardzo dziękuję Panie Prezesie za tę część rozmowy o bardziej lokalnym podejściu i o ochronie prawnej wód podziemnych. Porozmawiam z moim kolejnym gościem. Dziękuję. Dziękuję. A naszym drugim gościem będzie Pani Marzena Boroń, kierownik działu głównego geologa. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Chciałam zapytać na początek, czy wody podziemne są prawnie chronione, bo Pan Prezes przed chwilą w poprzedniej części rozmowy bardzo szeroko mówił o tym, jak ważne one są i jaką stanowią bazę de facto dla naszego życia. Wody podziemne są chronione od dawna. Europa Zachodnia już dobre 100-150 lat ma własne akty prawne, które obligują i właścicieli ujęć do ochrony swoich ujęć i sąsiadów do prowadzenia racjonalnej gospodarki terenem, środowiskiem w celu ochrony tych zasobów. W Polsce pierwsza ustawa wodna to jest 1922 rok i od tej pory kolejne modyfikacje przepisów, no to jest w tej chwili zasadnicza ustawa prawo wodna, ona jest powiązana z 20 kilkoma innymi ustawami, także to prawo opiekuje się jakby wodami podziemnymi i ciągle jest ta sama zasada. Chronimy i zasoby, w sensie wydajności tych ujęć, i chronimy ich jakość, tak? Tak, żeby dla przyszłych pokoleń jakby te wody podziemne oszczędzić, ochronić. W Unii Europejskiej są specjalne dyrektywy, dyrektywa azotanowa, dyrektywa wodna ramowa i dyrektywa stricte poświęcona wodom podziemnym i nasze polskie przepisy zaimplementowały, jak to się mówi, wszystkie idee z tych dyrektyw do naszego polskiego prawa. Także te ujęcia, które są w zakresie naszych kompetencji, są chronione zgodnie z wymogami. Od czego zależą nasze tutaj bydgoskie zasoby wód podziemnych? O ilości zasobów decyduje oczywiście ilość opadów, która tu gromadzi się w tej przestrzeni od Osielska, Koronowa, nawet po rejon Białych Wód,
w stronę Inowrocławia ciągnie się dość daleko, dochodzimy od wschodu do rzeki Wisły. Na tym obszarze muszą znajdować się takie struktury piaszczyste, przewodzące ten opad, zdolne do gromadzenia tego opadu i przesyłające tą wodę w kierunku czynnych studni. Także taki ciąg zdarzeń musi zajść, żeby ujęcie miało określoną wydajność. Przygotowałam taki przekrój geologiczny przez Bydgoszcz, gdzie są pokazane ten najpłytszy poziom wodonośny zasilany opadami i on z kolei oddaje część wód do głębszego poziomu wodonośnego miocęńskiego, który z kolei jest powiązany z poziomem kredowym. Także mamy tutaj taki trzypiętrowy układ wzajemnych powiązań i sytuacja może być też taka, kiedy w warstwie kredowej odbudowują się zasoby na skutek ograniczonego poboru, to ciśnienie wody w warstwie najgłębszej wzrasta, podpiętrza wody miocęńskie, które podpiętrzają wody czwartorzędowe. Na wykresie, który tutaj jest przygotowany, widać jak początek lat 90. kiedy ten pobór wód podziemnych w Bydgoszczy był jeszcze bardzo duży, ponieważ zakłady przemysłowe pobierały tyle wody z poziomu kredowego, co ujęcia komunalne. I w momencie, kiedy te zakłady przemysłowe na skutek zmian przepisów prawa wodnego zaczęły jakby zmieniać charakter zaopatrzenia w wodę, poziom poboru wody z kredy się obniżył, a poziom wód w piezometrach, które mamy na terenie Lasu Gdańskiego, zaczął się podnosić i mieliśmy naprawdę spektakularne wyniki pomiarów. O 2,5 metra poziom wody nam się podniósł w rejonie naszego ujęcia. Więc tą naturę trzeba obserwować, trzeba to rozumieć i w odpowiedniej chwili reagować. A czy może nam Pani zobrazować, jak duże są te nasze bydgoskie zasoby wód podziemnych? Poziom czwartorzędowy to jest jakieś 914 metrów sześciennych na godzinę, ten poziom miocęński 930 i poziom dolnokredowy 2579. Ujęcie Las Gdański potrzebuje około 1825 metrów sześciennych z tego ogólnego zasobu. Więc mamy jakoś oszacowany ten bezpieczny poziom, gdzie nadmierny pobór wód podziemnych nie obniża ciśnienia, ponieważ w podłożu Bydgoszczy są też solanki, te, które występują w Szubinie, w Inowrocławiu i jeżeli my z poziomu kredowego czerpiemy za dużo wody podziemnej, to w jakości wód pojawiają się chlorki. Także tutaj od razu wiemy, że po prostu przekroczyliśmy granicę tej równowagi hydrogeochemicznej. Jestem jeszcze ciekawa, w jaki sposób MWiG chroni zasoby wód podziemnych. Chronimy je na kilka sposobów. Nasza firma jest z natury jakby wyspecjalizowana w poborze wód podziemnych, w ochronie zasobów. Po pierwsze chronimy od powierzchni jakby strefami ochronnymi po to, żeby nie dopuścić do zanieczyszczenia tego najwyższego poziomu wodonośnego. Po drugie patrzymy na ogólny rozbiór wód podziemnych na terenie Bydgoszczy po to, żeby nie powodować zaciągania tych solanek w poziomy użytkowe. A po trzecie, mając świadomość, że te 4423 metry sześcienne wody na terenie całej Bydgoszczy nie jest w stanie zaopatrzyć w wodę pitną całego miasta, właśnie z uwagi na to, że te zasoby są rozłożone w sposób taki nierównomierny, wykonaliśmy ten projekt związany z ujęciem infiltracyjnym, czyli na potrzeby Bydgoszczy wybudowane zostało ujęcie, które wody powierzchniowe rzeki Brdy przetwarza na wody podziemne infiltracyjne. W związku z powyższym na terenie Bydgoszczy cały wodociąg zaopatrywany jest w wodę ze studni. Czyli mamy stricte wodę podziemną, która ma wyrównaną jakość, ma wyrównaną temperaturę, nie ma kłopotów z zamarzaniem sieci wodociągowej, nie ma kłopotów z bakteriologią sieci wodociągowej. Jest to projekt, który naprawdę jest unikalny, jeśli chodzi o wydajność, bo z ujęcia infiltracyjnego otrzymujemy dodatkowych 75 tysięcy metrów sześciennych na dobę, podczas gdy z ujęcia Las Gdański 38 tysięcy metrów sześciennych na dobę. Także obydwa ujęcia są w stanie pokryć nasze bieżące zapotrzebowanie i jeszcze jest pewna rezerwa na przyszłość.
wodociągi bydgoskie na takie szczególne sytuacje, na przykład awarii sieci przesyłowej, dysponują jeszcze studniami awaryjnymi zafiltrowanymi w tej warstwie miocenskiej, chronionej od powierzchni terenu iłami, glinami zwałowymi, także to są też bezpieczne studnie, które w razie było można wykorzystać. Bardzo dziękuję za przybliżenie tematu. Widzom może on się wydawać na pierwszy rzut oka bardzo złożony i trudny, ale myślę, że warto pochylić się nad nim z racji tego, że w tym roku hasłem Światowego Dnia Wody jest właśnie znaczenie i ochrona wód podziemnych i opoznanie tych naszych lokalnych zasobów, ich jakości, o tym, jak o nie dbamy. Myślę, że taką wiedzę warto posiąść. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.